Cześć, ja jestem Dawid, jestem software developerem w Boulder, a to jest Boulder Talks. Przed chwilą odbyłem rozmowę z Juskiem Flakusem, moim dobrym kolegą z zespołu, na temat jego frameworka Marble.js. Marble.js jest to framework do budowy aplikacji backendowych, o którym będziecie mieli okazję usłyszeć głębiej w tej rozmowie. Porozmawiamy też troszeczkę o architekturze aplikacji i o tym, jak Marble.js wpasowuje się w różne wzorce architektoniczne i projektowe. Będzie też troszeczkę o genezie powstania frameworka, jak on był rozwijany przez nas w produkcie komercyjnym. Porozmawiamy troszeczkę o open source i też jego problemach. Zapraszam. Cześć Jusku. To ja mam takie pierwsze dla Ciebie bardzo osobiste pytanie. Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak się dzisiaj masz? Ja się mam dzisiaj bardzo dobrze. Jest słonecznie, mam kawę ze sobą, także możemy zaczynać śmiało. Spoko. To ja bym chciał się, tak żeby wprowadzić do rozmowy, chciałbym się Ciebie zapytać w ogóle jak to się stało, że pojawiłeś się w Boulder i kiedy to było? Boulder zaczynałem, a w zasadzie w Chillizie zaczynałem już na studiach. Wtedy to zacząłem od stażu. Wtedy aplikowałem na stanowisko frontend developera. No i to wtedy potoczyło się tak, że głównie budowaliśmy strony internetowe, później aplikacje webowe, bardziej skomplikowane w zależności od potrzeb. Później gdzieś tam moja kariera trochę popłynęła w kierunku takiego mobile developmentu. Miałem właśnie takie miejsce w mojej karierze, mogę to tak nazwać. I później popłynęło to w kierunku backend developmentu i stanęło na takim ogólnie szeroko pojętym software developmentie zahaczającym o architekturę. Tak jeszcze ja opowiem trochę o sobie po wstępie, że ja też jestem ze stażu. Troszeczkę później niż Józek. Józek jakby będzie niedługo 6 lat w Boulder, u mnie strzelą 3 lata, więc Józek jest dwa razy dłużej, można powiedzieć. Ja nie dołączałem jako frontend developer, tylko jako JavaScript developer i można powiedzieć, że do firmy trochę nie nazwałbym tego po drugiej stronie barykady, ale do drugiej firmy, która jakby zespoliła się teraz w Boulder do Xsolve. No i tak jakimś trafem jakby spotkaliśmy się w jednym projekcie i teraz przez kilka tych projektów tak sobie idziemy. W tej chwili też bym się określił jako software developer. Robimy w tych projektach, w których pracujemy razem, masę różnych rzeczy na, że tak powiem, wielu frontach i wielu technologiach. Myślę, że chciałbym jakby przejść teraz do porozmawiania troszeczkę o historii frameworka, który zbudowałeś, Marble.js. Ale zanim jakby zacznę Cię o to pytać, to chciałem jeszcze tak powiedzieć, że w obecnej chwili Marble.js to jest framework napisany przez Juska do aplikacji backendowych. Korzystamy z niego w tej chwili chyba w jednym produkcie, w kilku serwisach produkcyjnie. On był rozwijany przez nas, myślę, że kilka lat na spokojnie. No to czy mógłbyś mi powiedzieć, Jusko, jakby co Cię w ogóle zainspirowało do tego, żeby stworzyć ten framework? Wiesz co, historia powstania tego frameworka jest bardzo poplątana. W zasadzie miałem sen, mógłbym to tak zacząć, tak? Miałem sen, a w zasadzie nudziło mi się, prawda? Wszystko zaczęło się w okolicach weekendu majowego, majówki, tak? Kiedy miałem trochę więcej czasu i stwierdziłem sobie, może napiszę coś, tak? Dużo zastanawiałem się nad tym w zasadzie, co to może być. Gdzieś w mojej głowie rodziła się taka idea zastosowania, zbudowania takiego, nie powiedziałbym frameworka, ale biblioteki, która będzie w pewien sposób wchodziła w pewną niszę w świecie JavaScriptu i ogólnie takiego pojętego budowania aplikacji backendowych. To znaczy, chciałem zbudować wtedy bibliotekę, która miała w swojej idei propagować reaktywne programowanie przy budowaniu API backendowego przez protokół HTTP. I wtedy to właśnie eksperymentowałem mocno z taką biblioteką RxJS, którą byłem mocno zafascynowany na przestrzeni kilku
lat, miesięcy, z którą też bawiłem się w wielu różnych obszarach, szczególnie w kontekście frontendowym. No i jakby to był taki główny boost ku temu, żeby w ogóle zacząć pracę, zacząć myśleć, żeby można coś takiego zrobić. Mhm. A czy są jeszcze jakieś inne biblioteki, którymi się jakby zainspirowałeś? Bo ja widzę takie podobieństwo do niektórych bibliotek, które są budowane na RxJS. Albo może zanim jeszcze do tego przejdziemy, to tak gwoli wyjaśnienia, czy mógłbyś powiedzieć, wyjaśnić trochę programowanie reaktywne i funkcyjne? No tak. Tak, dwa zdania. Jasne. W ogóle w kontekście tego frameworka padają takie właśnie dwa grube określenia: reaktywne programowanie i funkcyjne programowanie, co dla wielu osób może być, co to jest, prawda? Ja znam programowanie obiektowe, wiele osób może powiedzieć. No także reaktywne programowanie i programowanie funkcyjne to są dwa paradygmaty, które bądź co bądź poniekąd łączą się w jakiś sposób. Reaktywne programowanie w dużej mierze polega na tym, że w grę wchodzi czas i tutaj głównie operujemy, budujemy aplikacje z uwzględnieniem czasu, to znaczy reagujemy na jakieś zdarzenia, które napływają w czasie, które są odpowiednio zarządzane. A z kolei programowanie funkcyjne to jest programowanie przy użyciu funkcji, budowania skomplikowanych programów poprzez budowanie mniejszych funkcji, które łączą się ze sobą, czystych funkcji, dzięki którym możemy budować coraz to większe programy. No i także programowanie funkcyjne to nie są tylko monady, jakby można mogłoby się wydawać, prawda? No tak się kojarzy często. Tak, właśnie, co to jest monada, to jest najlepsze pytanie. No ale wbrew pozorom programowanie funkcyjne jest proste. Jest proste, ale strasznie mi się podoba to określenie, gdzie mówi się, że deweloper, który zrozumie, jak działają monady, jakby natychmiastowo przestaje potrafić wytłumaczyć, czym są monady. Nie? To jest też bardzo ciekawe. Tak. Bo pamiętam, że był taki skok popularności też Marbla. Nie wiem, to było chyba w okolicy tego, jak napisałeś jakiś artykuł na Mediumie w związku z którąś tam wersją. Co wpłynęło na ten skok popularności? Tak? Bo pamiętam, że tam gwiazdki na GitHubie ci w pewnym momencie wystrzeliły. Mhm. Tak, był właśnie taki moment. On chyba był bardziej skorelowany z pojawieniem się konkretnego postu na Twitterze. To znaczy, ja swego czasu sporo udzielałem się na platformie Twitter, gdzie też obserwowałem parę różnych takich większych ryb z tego biznesu, na przykład Benalesza, który jest jakby głównym maintainerem, osobą odpowiedzialną za rozwój samej biblioteki RxJS, która jakby mocno bazuje na właśnie propaguje to programowanie reaktywne, która też jest jakby podwaliną tego frameworka. Także gdzieś rzuciłem tą wiadomość, zapytałem się Bena, czy nie mógłby to gdzieś puścić dalej. Puścił to. Ludzie podłapali, inne grubsze ryby podłapały, jak na przykład Minko Gechev, który też jest należy do teamu deweloperów wspierających, budujących Angulara. No i wtedy popłynęły. Mhm. Jasne. No, bo mi się tak wydaje, że jakby Marble też jest taką fajną... Znaczy, bo wiadomo, jest sporo bibliotek, które realizują jakby właśnie przetwarzanie reaktywne bądź funkcyjne, ale mi się wydaje, że Marble jest trochę wyjątkowy, jakby trafił w taką niszę. Czy ty podzielasz to zdanie? Myślisz, że jakby jest tak, że to wpłynęło na jego popularność też? Powiem szczerze, że tak. Wydaje mi się, że przez to, że to trafiło w taką niszę, przez to, że to też jest jakby rozwiązanie mało popularne, no bo jakby sam w sobie reaktywne programowanie. Dobra, jest popularne, ale jest popularne głównie w środowisku frontendowym. Głównie rozpopularyzowane przez framework Angular, tak, czy jakieś inne dopiero wschodzące mniejsze narzędzia. Ale szczególnie w środowisku backendowym zrobiłem research, prawda? Zrobiłem research, sprawdziłem, czy w ogóle gdzieś to rozwiązanie, jakby sposób podejścia do rozwiązywania tych
problemu budowania aplikacji backendowych w tej filozofii, gdzieś jest zrealizowany. I zdziwiłem się, że nie było. Mhm. I to był właśnie taki chyba dla mnie główny boost, żeby w ogóle zrobić coś takiego. No to prawda, bo na froncie mamy oczywiście Angular. Do Reacta mamy bardzo fajną bibliotekę Redux Observables, która też jakby realizuje to w taki sposób, no ale faktycznie na backendzie można powiedzieć, że trochę tego brakuje. No właśnie, nawiązując do tego, pytałeś się mnie, czym się inspirowałem. Tak. W głównej mierze inspirowałem się takimi bibliotekami jak Redux Observables, NGRX FX, które w dużej mierze były takim moim wzorem do zbudowania takiego interfejsu API, sposobu budowania takich aplikacji reaktywnych. Mhm. No, to jest, też zauważyłem duże podobieństwo. Jeszcze mam takie pytanie do ciebie, może też zacznę, że miałem wiele razy w swojej karierze jakąś taką chęć na napisanie jakiejś własnej biblioteki czy frameworka. No nawet nie frameworka, myślałem bardziej o bibliotekach open source. I jakby ja zawsze celuję trochę, nie interesują mnie rozwiązania, które miałyby być, nie wiem, jakoś wykorzystywane. W sensie nie chcę stworzyć własnego produktu, tylko jakby zawsze jarałem się budowaniem narzędzi. Chciałbym stworzyć jakieś narzędzie deweloperskie. Czy mógłbyś miałbyś może jakieś wskazówki w ogóle dla mnie i też dla oglądających, którzy chcieliby takie własne narzędzie rozwijać w domu po godzinach? Jak się w ogóle do tego zabrać? Bo powiem ci, że ja wiele razy próbowałem, nawet mam kilka takich projektów, które zacząłem i zawsze jakoś mi to padało. Nigdy nie potrafiłem doprowadzić tego do wersji, którą można byłoby w ogóle wykorzystać. Cóż, Marble nie jest jakby pierwszym projektem, który próbowałem zbudować. Wcześniej były próby zbudowania czegoś, ale one jakby spełzły na niczym. Czyli tak jak głównie. Czyli tak, nie udało się. Ale jakby najistotniejsze chyba w tym wszystkim było to, że zacząłem od jak najprostszej rzeczy. To znaczy zbudowałem coś, co było względnie szybko walidowalne, to znaczy spróbowałem zrobić jakiś proof of concept właśnie tego głównej filozofii tego frameworka, czyli budowania aplikacji backendowych w tym ujęciu reaktywnym. Zrobiłem to w jakby takiej jak najmniejszej części, starałem się to wypuścić jak najszybciej, zgarnąć opinie od ludzi i w ogóle zobaczyć, czy to gdzieś się przyjmie. Jak dopiero zobaczyłem, że ludzie byli tym zainteresowani, prawda, wspomnieliśmy o tym, że skoczyła popularność tego, no to jakby nabrałem wiatru w skrzydła, prawda? Ale jakby najistotniejsze w tym wszystkim jest to, żeby móc odbijać swoje pomysły z drugą osobą, prawda? To jest w zasadzie chyba taka kwintesencja budowania open source'a, to znaczy możliwość rozmowy, przedyskutowania pewnych elementów. No i w zasadzie, jeśli chce się wyruszyć w podróż, trzeba zebrać drużynę, prawda? A tutaj było to jakby najistotniejsze. W głównej mierze dużo pomogło mi w tym wszystkim te dyskusje, które prowadziliśmy tutaj w biurze, jakby wszelkiego rodzaju dywagacje, rozmowy koncepcyjne na temat tego wizji, w jaki sposób to się może rozwijać. I to mocno mi też dawało wiatru w skrzydła. Widziałem jakiś większy cel budowania tego, no i głównie też widziałem wsparcie w tym wszystkim, prawda? No ale przede wszystkim też jakby istotne jest to, żeby mieć jakiś taki balans w tym wszystkim. To znaczy, prawda, tutaj pracuję, jestem sfokusowany na developmencie, buduję aplikacje i też jakby budowanie open source'u wymaga ode mnie też, że poświęcam też jakąś ilość czasu na budowanie tego po godzinach, więc też trzeba, muszę znaleźć sobie taki odpowiedni work-life balance w tym. Także no, staram się robić aktualnie jak najmniej, skupiać się jak najmniej na tym frameworku, ale też jakby obserwować to, w jaki sposób społeczność w ogóle używa tego i reagować jakby na zmiany. No ale też ja nie jestem takim typem dewelopera, że przychodzę z pracy i siadam przed komputerem i buduję tą swoją perełkę i ją rozwijam, prawda?
A to, bo dla mnie to też jest jakby duży problem, że często po prostu w pracy tutaj u nas tyle się dzieje, że jak przychodzę do domu, to jakby nie chce mi się patrzeć w monitor czasami, no? I później jak w ogóle znaleźć na rozwijanie tego, znaleźć czas i chęci na rozwijanie tego open source'a, no? A w ogóle jak ty jakby uciekasz przed tym, nie? Bo to wydaje mi się, że takie poświęcanie tyle czasu na development, gdzie pracujesz w produkcie, potem jeszcze rozwijasz swój open source, może być takie wypalające. Jak ty w ogóle, nie wiem, uciekasz przed tym, co robisz w wolnym czasie, żeby nie popaść w taką rutynę, że idziesz do biura, pracujesz, wracasz do domu, robisz open source, idziesz do biura, pracujesz i tak w kółko. Nie? Jasne. Swego czasu, powiem szczerze, gdy budowałem to narzędzie, mocno poświęcałem się ku rozwojowi właśnie tego swojego open source'a. Także wracałem z pracy i planowałem, budowałem, robiłem kolejne improvementy do tego, tylko żeby jakby realizować kolejne założone cele milestone, iterować w tym odpowiednio. Ale aktualnie framework osiągnął jakby taki stan, w którym już nie wymaga takiego rodzaju jakby opieki. Bardziej to już jest taki jakby aspekt obserwacji tego i adaptacji. Mhm. Także aktualnie raczej staram się odpowiednio wyważać to. Ostatnio na przykład polubiłem się z jogą, lubię popraktykować po godzinach, weekendy, odstresować się, wyciszyć, porozciągać, no bo taka praca codzienna, biurowa mocno wpływa na kręgosłup, a o kręgosłup trzeba dbać, szczególnie na starość, prawda? No ale też wróciłem do mojej dawnej pasji, tworzenie muzyki, lubię sobie pokręcić gałkami po godzinach, potworzyć coś tam, także w tych jakby elementach się odrywam. A czy możesz pokazać czapkę do kamery? Przód? No, także sprawdźcie, Somnolent Works. Dzięki bardzo. No. Jeśli chodzi o mnie, to też staram się jakby w czasach pandemii, że tak powiem, miałem taką zajawkę, że sporo grałem, czy tam na konsoli, czy coś, ale staram się jakby urywać od tego i wiesz, wybierać jakieś bardziej aktywne formy spędzania czasu w stylu rower czy coś takiego, bo to też jakby to odczuwam, że już czasami mam dosyć tego monitora. A też wiesz, że ja mam tam jakby jakąś zajawkę z motocyklami. No, myślę, że czas też do tego wrócić. Ostatnio w ogóle mam też taką wielką potrzebę wzbogacenia swojego mieszkania o rośliny, nie? I praktycznie miałem taki okres, że codziennie jeździłem i kupowałem jakieś nowe roślinki, przesadzałem i tam. To też tak spoko sprawa. No. W ogóle ten, jeszcze to wracając do tego tematu open source, to jest dosyć ciężki temat. Czyli mówisz, że tak naprawdę dobrze, żeby mieć jaką tak siłę i chęć do budowy tego open source'a, to trzeba zbudować jakieś po prostu community wokół tego swojego frameworka. No bo to jak mówisz, ty teraz chcesz jakby, nie wiem, czy to tak dobrze nazwę, puścić ten framework tak na wolność, żebyś już nie miał takiej stricte kontroli nad nim, tylko niech ludzie, którzy go używają, zaczną prowadzić jakieś dyskusje i zgłaszać jakieś issues, tak? Żeby na ten, ten sposób ukierunkować ten framework, a nie jakoś tam non-stop próbować budować wizję na niego i jakby traktować go, że to jest moja wizja, tak ten framework będzie wyglądał, tylko chcę, żeby on się troszeczkę dostosował bardziej, tak? Tak, poniekąd tak, trochę go puścić samopas, poobserwować, tak jak już wspomniałem. No jak taki właśnie, taki ptak w gnieździe, troszkę wypchnąć tę młodą ptaszynę poza gniazdo i pozwolić jej latać. Obrazowo. Pewnie. Jeszcze chciałbym trochę w ogóle rzucić światło na historię tych wersji, bo wydaje mi się, że rozbudowa w ogóle tego frameworka, właściwie jego taki rozwój, fajnie pokazuje też to, jak my się rozwinęliśmy w tym w produkcie, w którym pracujemy. Że jakby kolejne iteracje tego frameworka były, że tak powiem, battle tested. Sprawdziliśmy je w boju na realnym produkcie. Czy mógłbyś tak jakby opisać jakieś tak naprawdę największe zmiany, które się pojawiły na przestrzeni czasu w Marble.js? Jakby czym była wersja 1.0 i na przykład co się zmieniło w kolejnych wersjach? Jakieś takie największe milestone? Jasne. Taka jakby retrospektywa. To zaczynając od wersji 1.0,
jak już wspomniałem, to był taki główny target mocno wokół samego protokołu HTTP, to znaczy umożliwić budowanie aplikacji reaktywnych, restowych API w takim reaktywnym podejściu, głównie pod kątem właśnie tego protokołu stricte HTTP, od czego jakby pierwsza wersja była zorientowana wokół tego. Od wersji 2.0 jakby takie horyzonty całego, powiedziałbym, frameworka, no bo w zasadzie mógłbym powiedzieć, że termin framework zaczął być używany od wersji 2.0, bo jakby te narzędzie zaczęło się rozrastać, gdzieś zaczęło się klarować, czym tak naprawdę ten produkt jest, czym jest to narzędzie, do czego ono jest wykorzystywane, jak może być wykorzystywane, no to narzędzie te zaczęło się rozrastać na inne horyzonty. Wpadł support, wsparcie dla protokołu innego, websocketowego, które później były bądź co bądź taką podwaliną dla wersji 3.0, która jeszcze bardziej rozszerzyła horyzonty tego frameworka i w zasadzie ugruntowała go, zdefiniowała w pewien sposób, czym ten framework jest. To znaczy został wprowadzony moduł do messagingu, umożliwiłem budowanie mniejszych mikroserwisów w oparciu o różne warstwy transportowe, na przykład o warstwę transportową AMQP, wykorzystywaną w kolejkach rabbitowych, wsparcie dla Redisa, PubSub. Tak naprawdę tutaj przy tej wersji 3.0 też warto, wydaje mi się, że wymienić, że ten moduł do messagingu, który powstał, tak naprawdę on wyszedł z potrzeby, którą mieliśmy w produkcie. Dokładnie tak. Na początku on jakby został stworzony w takiej wersji, że potrzebowaliśmy po prostu używać kolejek do kolejkowania, generowania dokumentów PDF. Mieliśmy taki ciekawy problem, że chcieliśmy generować PDF-y za pomocą jakby technik, które stosuje się na frontendzie, żeby po prostu dowolny frontend developer był w stanie stworzyć ładnego PDF-a. No i to generowanie troszkę trwało, dlatego chcieliśmy to zakolejkować. A później jakby cała architektura produktu dążyła do... W sensie zaczęliśmy zauważać, że nasz produkt przestaje być takim, można powiedzieć, krudem, że coś tam tworzymy, zmieniamy i tak dalej, i było coraz więcej rzeczy, które działy się jakoś w czasie, miały jakieś zdarzenia, które później wpływały na inne elementy tego systemu. No i system przerodził się w takie trochę EDA, Event Driven Architecture, czyli architekturę sterowaną zdarzeniami. No i później w Marble tak naprawdę, tak jak mówiłeś, że dużo rozmów wpływało na to, tak jeszcze dopowiem, że to tak naprawdę były dziesiątki godzin rozmów na temat tego, jak to API do messagingu powinno wyglądać. Później zostało to rozbudowane o taki wewnętrzną szynę zdarzeń w produkcie. No i tak to było w wersji 3.0, wyszedł moduł messaging. Zastanawialiśmy się mega długo, jak to przygotować w taki sposób, żeby spełniało to nasze założenia w systemie, gdzie chcieliśmy używać na przykład CQRS-a, Command Query Responsibility Segregation, żeby wysyłać do naszego systemu jakieś komendy, queriesy, ale jednocześnie, żeby to było takie marblowe, żeby to nie przypominało żadnych jakichś tam rzeczy z Javy czy czegoś w tym rodzaju, żeby to było takie w miarę oryginalne. I wydaje mi się, że wyszło nam to całkiem fajnie. Jest jeden taki ciekawy efekt uboczny, o którym chciałbym, żebyś opowiedział, Józku. Chodzi mi głównie o to, że ten messaging został zbudowany w taki sposób, że jakby granica między kolejkami, a tym wewnętrznym, tą wewnętrzną szyną danych jest jakby zatarła się. Można powiedzieć, że praktycznie jej nie ma. Tak, jakby. Jak już wspomniałem, to trochę wywodzi się od tego, co zostało stworzone w wersji 2.0, to znaczy od wsparcia do protokołu websocketowego, który dał takie podwaliny do koncepcji właśnie API interfejsu, w którym można budować w prosty sposób taki stricte, prawdziwie reaktywny, eventowy aplikację. I właśnie wraz z tą wersją 3.0 cel był taki, żeby te granice między operowaniem między różnymi warstwami transportowymi były jak najmniej zauważalne, tak żeby te granice były tak zamazane w tym, żeby obojętnie w zależności od tego, jaką warstwą się operuje, czy to
na przykład WebSockety, czy to na przykład będzie AMQP, czy Redis, czy cokolwiek innego, jakakolwiek inna warstwa zostanie potem zdefiniowana pod spodem, z perspektywy dewelopera, taki developer experience był w zasadzie cały czas taki sam, żeby sposób, w jaki operuje się, buduje się aplikacje, był spójny, prawda? Znaczy budujemy aplikacje, powiedziałbym, do generowania PDF-ów. No to sposób komunikacji, budowy tego między mikroserwisami jest spójny. Budujemy na przykład wewnętrzny messaging wewnątrz jakiegoś serwisu, też sposób, interfejs API jest spójny. Tak, żeby przechodząc z kontekstu do kontekstu, można było prosto rozwijać tę aplikację, bo na przykład często jest tak w takich aplikacjach większych, że na przykład frameworki są budowane w taki sposób, że jest core obsługi jakiejś z requestu HTTP, później przechodzimy na zupełnie inną warstwę, filozofię budowania, komunikowania ze sobą różnych aplikacji, na przykład po WebSocketach, czy z jakimś innym protokołem typu AMQP poprzez Rabbita, i style czy koncepcje są totalnie zbieżne i trzeba przechodzić z kontekstu do kontekstu i trzeba wiedzieć, jak się tutaj to robi, jak się tutaj to robi, a w Marble to w zasadzie to samo. Jest jednolite, tak? Jednolite jest, tak. Jeszcze opowiem tak jakby, czym się to charakteryzuje, że to takie zatarcie tej granicy między na przykład protokołami wygląda w ten sposób, że przynajmniej z mojego doświadczenia, że ja zauważyłem, jak się tworzy jakieś aplikacje oparte o CQRS, że jest na przykład tak, że buduje się wewnętrzną szynę wiadomości, która jest tam jakoś pamięciowa, do tego może być jakaś kolejka w stylu Rabbita czy Kafki, no i później tworzy się te jakieś tam command czy query dispatchery często. I one są różne, bo na przykład jeden korzysta z REST-a, drugi korzysta z kolejki czy z tej szyny danych. No i później wychodzi coś takiego, że jak na przykład potrzebujemy wpiąć do takiej szyny wiadomości jakiś handler, no to mamy osobne command handlery, osobne query handlery i potem jak chcemy w naszej aplikacji na przykład emitować jakieś zdarzenia, które jakby interesuje nas, żeby wyemitować to zdarzenie, a jakby nie interesujemy się, gdzie ono, jaki będzie jego cel, gdzie ono powinno trafić, no to trzeba budować jakiś taki mediator bardzo skomplikowany, który wybiera te komendy i te queriesy, żeby on wiedział, gdzie on ma je posłać, że ma go posłać na command busa, czy ma go posłać na event busa. A w Marble jest to, w tej paczce messaging jest to tak ograne, że właściwie jest to niejawne. Jakby jak wpina się te handlery do, czy to do tej wewnętrznej szyny wiadomości, czy do Rabbita, to jakby przestajemy się interesować, gdzie te wiadomości trafiają i skąd one przychodzą. Jak mamy handlery wrzucone w aplikacji, to nas nie interesuje, czy to jest z kolejki, czy to jest z wewnętrznej szyny wiadomości, to jakby dzieje się same. I to jest takie mega, mega przyjemne do wykorzystania. Tak, w zasadzie wersja 3.0 głównie zidentyfikowała, jakby wyspecyfikowała, czym tak naprawdę ten framework jest. Docelowo gdzieś tam w moim założeniu było, że to jest framework do budowania restowych API z reaktywnym funkcyjnym podejściem. Mhm. Teraz bardziej skłania się ku temu, że to jest framework do budowania aplikacji zorientowanych message-driven event-based. To znaczy w zależności od tego, jakie są wymagania, to nie jest to zorientowane tylko na HTTP. No ale właściwie to trafiło w punkt, nie? Bo mamy aplikację, która jest, mamy framework, który jest reaktywny i funkcyjny, no i on jakby odpowiada na to, co mówiłeś, czyli budowę aplikacji w oparciu o zdarzenia i jakieś takie rzeczy. Wydaje mi się, że to w ogóle mega, mega świetnie się wpasowuje. A ja chciałbym cię jeszcze zapytać o wersję Marble'a, która pewnie pojawi się niedługo. Nie wiem, że tam planujesz całkiem ciekawe zmiany. Czy mógłbyś opowiedzieć, co tam się będzie działo? Czy w porównaniu do poprzednich wersji te plany wcale nie są takie duże? Docelowo wersja 4.0 ma być niewielkim skokiem w stosunku do wersji 3.0, to znaczy nie planuję obrócić o 180 stopni tego frameworka. Raczej chcę go usprawnić w niewielkim stopniu, ale tak, żeby on cały czas był prosto utrzymywalny. Między innymi chcę jakby
dodać wsparcie do najnowszej wersji RxJS-a, która aktualnie jest niekompatybilna, bo wyszła niedawno. Parę zmian tam wyszło w międzyczasie, które są troszkę konfliktowe, więc je muszę rozwiązać. No ale przede wszystkim też chcę rozdzielić warstwę, w zasadzie moduł całego core'a tego frameworka i wydzielić warstwę HTTP do osobnego modułu. Czyli jakby w idei tego, żeby było tak, że ten core aplikacji, ten core Marble'a może być reużywany w wielu różnych miejscach i niekoniecznie on jest od razu zbandlowany z tym całym protokołem HTTP. Żeby docelowo gdzieś tam w wizji tego frameworka ten core był podwaliną do zupełnie czegoś innego. Na przykład, nie wiem, w przyszłości też wspomniałeś, jak rozmawialiśmy po godzinach nieraz, że można go wykorzystać po stronie frontendu, prawda, do budowania aplikacji, gdzieś on może być wykorzystywany, prawda? Więc gdybym to rozdzielił, to wtedy drogi jeszcze bardziej się otwierają. Tak, no to jest ciekawe, bo jakby podesłałeś mi tę dyskusję o tym, co chcesz zrobić, to jakby się zdziwiłem i mega mi się to spodobało. No ja ostatnio zostawiłem ci tam komentarz, że jakby oddzielenie tego core aplikacji to jest mega okazja do tego, żeby Marble stał, jakby był bardziej otwarty na większe zastosowania, dlatego że jeżeli oddzielimy ten core, to przestaniemy mieć takie powiązanie z HTTP i sam ten core aplikacji będzie w stanie obsługiwać inne protokoły, które nawet mogą nie być sieciowe. To może być coś wewnątrz, na przykład aplikacji jakiejś elektronowej chociażby. Na przykład tak. Na przykład. Jeszcze tu chciałbym dodać, że wydaje mi się, że zresztą ty też już to powiedziałeś, że wiele z tych rzeczy w przypadku jakby rozbudowy tak naprawdę narzędzi deweloperskich fajnie jakby je testować w boju cały czas, czyli robić taki tak zwany dogfooding, gdzie na przykład Facebook coś takiego stosuje z Reactem, że przy budowie swoich własnych aplikacji korzystają ze swoich narzędzi, na przykład z React Native'a. I wydaje mi się, że tutaj to też jest bardzo... Chciałbym zahaczyć o kwestię też modułu do testowania end-to-end aplikacji budowanych w oparciu o Marble, bo tam myślę, że było u nas może nie tyle co zamieszania dużo, ale jakby bardzo mocno iteracyjnie do tego podchodziliśmy, że stworzyliśmy jakby bibliotekę do testowania, którym zadaniem było testowanie API jakby end-to-end, czyli wysyłamy request, odbieramy response i chcieliśmy na podstawie tych testów generować dokumentację, żeby po prostu pisząc specyfikację naszego API za pomocą testów, chcieliśmy od razu otrzymywać dokumentację z tego. I tak jakbyśmy spojrzeli na to dzisiaj, bo to już trochę czasu minęło od kiedy to zostało napisane, to czy myślisz, że to było dobre podejście, czy chciałbyś coś w tym zmienić? Znaczy, to wszystko wzięło się z tego faktu, że zaczęliśmy wykorzystywać ten framework w pewnym momencie jego istnienia, gdzie jakby nie było wsparcia do jakby wszystkich rzeczy, które w praktyce moglibyśmy wykorzystywać. Czyli na przykład nie było dedykowanego modułu do pisania testów end-to-end, wobec czego musieliśmy w projekcie, w produkcie zbudować coś dedykowanego, co jakby spełni tą potrzebę, a jednocześnie pójdzie trochę krok dalej, bo wtedy wydawało nam się, że jakby koncepcja tego, że budowanie dokumentacji swaggerowej poprzez napisanie testów jest spoko, prawda, że nie musimy wtedy zarządzać tą dokumentacją swaggerową, nie musimy się nią przejmować i poniekąd tak było. Tylko w pewnym momencie doszliśmy do takiej blokady, że chcieliśmy tak, żeby ta nasza dokumentacja była jak najbardziej dokładna, tak żeby ona pokazywała wszystkie szczegóły tego naszego API. Jakby w tej koncepcji, albo przynajmniej w tym stanie, w którym to było zbudowane, nie było to perfekcyjne. Raz, że to był jakby moduł pisany wewnętrznie u nas w produkcie, który poniekąd był kompatybilny z frameworkiem, ale był trochę budowany poza, od czego jeśli wchodziły nowe wersje, to musieliśmy je dostosowywać, żeby ten nasz moduł customowy był z tym kompatybilny. I to właśnie rodziło kolejne problemy. No i jakby wymieniona ta kwestia tego, że te API musiało tak
dokumentacja musiała być dokładna. I jakby w tej koncepcji to nie było idealne. Jakby, bo nie da się zdefiniować szczegółów implementacyjnych, szczegółów jakby dokumentacji poprzez pisanie testu. No tak, a tutaj mówisz o tym, że jakby response kody, że tam status tak. OK 200, czy jakieś validation errory, czy inne jakieś tam wyjątki domenowe i tak dalej, można bez problemu ograć tym, bo jakby ten nasz framework jakby do no tak naprawdę ta paczka do testowania, ona zbiera jakby responsy, które przychodzą i tam sobie później generuje swaga raz tego, no ale jeżeli my mamy na przykład jakieś inputy do tego API, albo API wyrzuca nam jakiś resource, który jest ENCI-ą i chcielibyśmy pokazać model tej ENCI, albo na przykład Enuma, który ma 20 pól, no to zaczyna się robić problem, bo jak napisać taki test, który nam to wygeneruje, szczególnie, że w Swaggerowym doku jakby te encje i modele, które są, one są troszeczkę osobno i ciężko jest to wrzucić w ten dokument, który się generuje w momencie, kiedy wysyłasz request. No tak, sama specyfikacja Swaggerowa jest mocno skomplikowana, ona ma też dużo jakby możliwości, można tam wiele informacji w tym zawrzeć. No i jakby w pewnym momencie istnienia tego frameworka pojawił się dedykowany moduł do pisania testów end-to-end, bodajże w wersji 3.2, który poniekąd jego budowa i sposób, w jaki on został zaimplementowany, pochodzi właśnie z tego, jak my to zrealizowaliśmy u nas w produkcie. Czyli tak jak wspominaliśmy, to co tutaj wypracowywaliśmy, to co badaliśmy, to co próbowaliśmy zwalidować, wtedy się przekłada bezpośrednio na ten open source, na tą właśnie bibliotekę, na nowe moduły, które powstają. No to jest super, szczególnie, że też kolejnym przykładem tego testowania było to, że jak zaczęliśmy przechodzić na architekturę sterowaną zdarzeniami w produkcie, no to pojawił się ten problem, że jakby wszedł ten messaging i mówimy, o fajnie, mamy messaging, mamy komendy i queriesy, ale mamy teraz handlery, których nie można przetestować. Nie? I okej, trzeba napisać tak naprawdę coś, co pozwoli nam te handlery testować. No i wtedy pojawiła się ten też biblioteka testing, gdzie można testować już same handlery aplikacji. Nie? Tak, dokładnie tak. No to fajna taka retrospektywa. A jakbyś tak miał określić obecny stan frameworka, na przykład czym w tej chwili jest Marble, to co byś powiedział, jak byś to określił? No to jest framework do budowania, teraz podam definicję. Uwaga, leci definicja. Framework do budowania aplikacji backendowych w ujęciu eventowym, tak, czyli w głównej mierze tak bym właśnie opisał ten framework. To znaczy, że nastawienie stricte na komunikację eventową, budowanie luźno powiązanych aplikacji, na przykład mikroserwisów, komunikujących się na takiej zasadzie eventowej, reaktywnej i niezorientowane ściśle pod HTTP. Mhm. Myślę, że tak, gdybyś miał polecić komuś ten framework, to kto byłby taką target personą? No, ten framework jest bardzo specyficzny. Gdybym miał polecić go osobom, to bym powiedział tak. Jeśli wiesz, co to jest reaktywne programowanie, jeśli nie boisz się reaktywnego programowania, jeśli wiesz, co to jest funkcyjne programowanie, nie boisz się funkcyjnego programowania, to spróbuj. Ale nie polecam go każdemu. To znaczy, że to nie jest święty graal, no, rozwiązanie na wszystkie problemy naszego świata, prawda? To nie jest jego cel. Bardziej to jest... Target persona, target developer jest bardzo specyficzny i jakby już od samego powstania tego frameworka ja byłem świadomy tego, że ktoś, kto będzie z tego korzystać, to będzie nisza, że on nie będzie popularny, trochę jest popularny, ale nie będzie tak popularny jak najbardziej takie topowe frameworki dostępne w naszym całym landscape'ie frameworków javascriptowych, które powstawają jak grzyby po deszczu, prawda? No, pewnie. A myślisz, że co jest taką największą barierą? Bo mówisz, że nie polecasz każdemu, nie? No bo jest to taka jednak jakaś bariera trochę wejścia w ten framework. Myślisz, że co jest największą barierą? To programowanie funkcyjne? Monady? Monady może nie. W dużej mierze ten framework jest reklamowany jako
połączenie programowania reaktywnego z funkcyjnym. Tak naprawdę programowania funkcyjnego tam jest niewiele, bo on jest ukrywany pod spodem, a jednocześnie on też jest przedstawiany w takiej formie, żeby próg wejścia dla osób, które mniej więcej wiedzą, czym jest programowanie funkcyjne, był względnie prosty. Mhm. Największą barierą w zasadzie jest zmiana takiego sposobu myślenia, rozwiązywania problemów w taki sposób luźny, bardziej z perspektywy czasu, taki no właśnie reaktywny, prawda? To cała jakby taka koncepcja tego reaktywnego zarządzania czasem, że coś się może pojawić w pewnym miejscu, coś łączy się z czymś tutaj, to jest jakieś strumienie się z sobą łączą, jakby cały koncept tego sposób myślenia może być taką barierą dla osób przy tym zrozumieniu. Dlatego jakby powiedziałbym tak, że jeśli ktoś czuje się dobrze w operowaniu, budowaniu aplikacji na przykład angularowych z wykorzystaniem tego wspomnianego Nginx FX, czy na przykład w Reakcie z Redux Observable, który tam był też wspomniany. I jeśli tam czujesz się dobrze i chcesz spróbować budować aplikacje backendowe, to spróbuj na przykład Marble. Albo na przykład budujesz aplikacje backendowe, szukasz na przykład jakiegoś frameworka, który jest bardziej zorientowany funkcyjnie, a nie jest na przykład mocno obiektowy, to też spróbuj. Mhm. Jasne, ale ja tutaj chciałem jeszcze nadmienić do tego, że to co powiedziałeś, że jest jakby barierą, nie? To ta reaktywność tego frameworka, ja to trochę odwrócę i myślę, że i powiem, że to jest też ogromna zaleta, dlatego że jak ja sobie myślę na przykład, jak rozmawialiśmy parę razy na naszym boulderowym Architecture Coffee o takich tematach, systemów sterowanych zdarzeniami, w sytuacji, kiedy mamy systemy, gdzie coś może się spóźnić, są na przykład wysyłane wiadomości, nie wiem, wysyłasz wiadomości jakieś takie a la SMS czy z jakichś komunikatorów real time i musisz dopilnować tego, żeby nie było tak, że przychodzą wiadomości, twoja pizza już jest, hej, cześć, nie? Żeby było po prostu po kolei, to myślę, że jakby Marble przez to, że on już jest z natury reaktywny, wydaje mi się, że bardzo mocno wspomaga budowę takich systemów. I ja na przykład w momencie, w którym przesiedliśmy się tak naprawdę na architekturę sterowaną zdarzeniami w całym produkcie, nie tylko jakby w naszej aplikacji wbudowanej w oparciu o Marble, tylko w całym systemie i gdzieś tam się komunikujemy z innymi mikroserwisami zdarzeniowo, wydaje mi się, że to bardzo wspomaga takie myślenie, że jakieś zdarzenia dzieją się w czasie, że one wymagają czasu, żeby zostały gdzieś spropagowane. Wydaje mi się, że Marble tutaj jest super narzędziem, które to mocno pomaga jakby sobie zwizualizować i myśleć o tym w ten sposób. No? Tak, szczególnie też jeszcze dopełniając, wydaje mi się, że patrząc na to, jakie produkty budujemy z perspektywy czasu i jak te produkty mocno się zmieniają, jak bardzo są gdzieś zorientowane na jakieś szczegóły, skomplikowane procesy biznesowe, to architektury, które my proponujemy, są w większości takie message-driven, eventowe, zdarzeniowe. I coraz mniej jest tych takich typowych aplikacji, typowo CRUD-owych. Mocno się od tego odchodzi. I ten framework właśnie tak idzie w takim kierunku, trochę z wizją tego, jak te produkty też są budowane. No bo to też jest tak, że tak naprawdę produkty CRUD-owe, wydaje mi się, że idą bardziej w tym kierunku takiego no-code, jakiegoś scaffoldingu, że zresztą ja widziałem już wiele rzeczy w dotnecie i tam w javowym Springu, że tak naprawdę definiujesz sobie encję i już cię nic więcej nie obchodzi, masz pełnego CRUDa do tej encji, nie? A jakby większym wyzwaniem są te systemy, w których coś się dzieje, nie? Że na przykład wykonasz jakąś akcję i ona wpływa na 5 innych rzeczy. No, ja myślę, że to jest świetne akurat w Marble. Mi to bardzo mocno jakby pomogło myśleć o tym systemie, który budujemy i go zwizualizować. To ja może teraz zadam pytanie, bo przejdźmy może trochę z innej perspektywy, bo wiem, że Dawid, masz background dewelopera dotnetowego. Pisałeś swego czasu aplikacje dotnetowe, wiesz czym to się je, wiesz jakie narzędzia są tam wykorzystywane. I też wspomagałeś mnie w budowaniu, definiowaniu jakichś rzeczy, które trochę były odzwierciedleniem tego, co jest dostępne w tych technologiach dotnetowych. Więc jako taki deweloper, trochę wychodzący z innego,
obszaru. Jak czujesz ten framework, jak go widzisz, jak on się w ogóle osadza w tej takiej koncepcji budowania takich aplikacji, bym powiedział, bardziej skomplikowanych, może lekko enterprise level? Mhm. Wiesz co, myślę, że jest sporo rzeczy, które ten framework na pewno jakby spełnia dobrze. Chociażby ten messaging, on jest takim mocnym ułatwieniem. Tak przed chwilą mówiliśmy też o tym, że jest takim mocnym, ma lżejszy próg wejścia niż w przypadku takich aplikacji opartych o jakiś tam .NET framework, czy pewnie Springa, gdzie są rzeczy class-based i tak dalej. Tutaj jest łatwiej. No tak, ja bym powiedział, że on się chyba dobrze sprawdza, bo można powiedzieć, że to, co my teraz budujemy, jest trochę enterprise-based. W sensie to już jest duży, duży system i działa to sobie całkiem fajnie. Tutaj jest taką znaczną różnicą, którą ja widzę, na pewno jest to, że Marble jest jeszcze dosyć lekki. Czyli wspiera dużo rzeczy, ma na przykład całkiem fajny system dependency injection, który też jest taki lekki na podstawie Monad Reader, może nie będziemy wchodzić w szczegóły. No i ma tam jakiś rozproszony tracing do zbierania logów i jeszcze do tego metryk. Jest dużo rzeczy, które on realizuje fajnie. Natomiast te frameworki, tak naprawdę .NET Framework i jakiś tam Spring, tak porównuję, bo one w wielu konceptach są bardzo podobne. No one są takimi frameworkami trochę batteries included i można powiedzieć, że w wielu aspektach są zopiniowane, nie? Czyli na przykład tutaj też fajnie zahaczając o temat Domain Driven Design, który stosujemy w naszym produkcie, który rozwijamy. No, że one często mówią ci, jak masz coś zrobić, nie? A w przypadku Marble'a tego nie ma. I z jednej strony to jest dobre, z drugiej może troszeczkę mniej. Jest dobre na pewno dlatego, że jak masz system, który wymaga dużej swobody, dużej kustomizacji, no to masz pole do tej kustomizacji, jakby możesz zbudować co chcesz, a nie walczysz z frameworkiem, żeby tam upchać coś gdzieś, jakieś repozytorium domenowe i tak dalej, bo ty byś chciał tak, a jest inaczej. A z drugiej strony, jeżeli chciałbyś zrobić taką aplikację, na przykład event-based, z wykorzystaniem jakichś taktycznych wzorców domain-driven design, to nie możesz jej zrobić tak, wiesz, tak i jest gotowa, a w przypadku .NET-a wydaje mi się, że jest to znacznie ułatwione. No prawda, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że framework w ogóle nie ma żadnego... Nie ma wsparcia oficjalnego do żadnego dedykowanego silnika bazodanowego, czy tam na przykład ORM-a. To jest jakby założenie by design, prawda, że deweloper zadecyduje sobie o tym, czego chce użyć. Jakby ten framework nie nakłada na niego, czy użyjesz tej bazy danych, czy innej, czy tu będzie właśnie ten ORM, czy inny. Nie ma jakby dedykowanych paczek, które jakby owrapowują to, no bo Te rzeczy można zrealizować na x milion sposobów, a to, co założył tutaj twórca frameworka, może być na przykład błędne, prawda? Bo ktoś wolałby użyć czegoś innego, albo inaczej do tego podejść, albo chciałby podejść do DDD bardziej w takim książkowym aspekcie, a nie na przykład w taki sposób, jak to zostało zrealizowane w jakimś ORM-ie, czy w bibliotece, która jest od tego zależna, jest wspierana. Tak, dokładnie. No to też fajnym przykładem tego jest Entity Framework. Na temat którego opinie są, no myślę, że całkiem różne, że tak powiem. W sensie, no jest to taki de facto standard teraz. Nie ma jakby obowiązku korzystania z Entity Frameworka. Gdzieś tam pojawia się Entity Framework Core i teraz już nie pamiętam, mogę kłamać, ale wiem, że jest chyba planowana jakaś nowa wersja, która ma być przepisaniem tego frameworka. No i on ma wiele jakby, w sensie daje ci właśnie taką możliwość, że możesz sobie, definiujesz sobie interfejs swojej ENCI i tada, masz pełną domenę, nie? No ale to też powoduje, że później pojawiają się jakieś problemy w stylu standardowego problemu, na przykład N plus 1, albo coś zaczyna szwankować, bo nie dopasowuje się do problematyki, którą rozwiązujesz. No i na przykład do tego Entity Frameworka dorzucasz Dappera, który jest drugim ORM-em, można powiedzieć, no można powiedzieć, że ORM-em takim lżejszym, który
możesz wykorzystać na przykład do querysów, że zamiast wyciągać encję, potrzebujesz ściągnąć jakiś widok z SQL-owy, no to możesz użyć do tego Dappera, bo będzie szybszy, no i jest to lżejsze, nie? I w pewnym momencie dochodzisz do takiego miejsca, że zaczynasz pisać własne customowe rzeczy, bo coś, co zostało założone w jakimś na przykład frameworku, jest za bardzo cię ogranicza, albo robi to w taki sposób, jaki ty na przykład nie chcesz, żeby to zostało robione. Tak, tak jest. No i tutaj Marble daje taką swobodę, że daje swobodę, no tak naprawdę mówi ci, radź sobie sam. No, ale a w ogóle jeszcze w temacie tego, co ty myślisz, bo właśnie domain driven design, nie? W sensie to jest fajny aspekt, który wydaje mi się, że zbudowaliśmy, to się mi się świetnie w tym pracowało, nie? Jakbym miał porównać moje doświadczenie z domain driven design w aplikacjach dotnetowych i w Marble, to bym powiedział, że to, co zbudowaliśmy w naszym produkcie w oparciu o Marble, bo to nie jest tak, że Marble to wspiera jakoś, jest bardzo fajne, w sensie super się w tym porusza i jak mamy tak naprawdę nowe jakieś logiki biznesowe do dodania, to właściwie nie ma z tym żadnych problemów. Czy ty myślisz, że Marble byłby w stanie jakoś wesprzeć budowanie aplikacji opartych o domain driven design, czy to jest na tyle agnostyczne i specyficzne i jest tyle jakby możliwości zastosowania tego domain driven design, na przykład tego, jak agregaty emitują zdarzenia, że to jest raczej niemożliwe, bo gdybyśmy to zrobili, albo gdybyś ty to zrobił w Marble, to byłoby to mocno zopiniowane i ktoś, kto na przykład ma inne zdanie i chciałby zastosować to inaczej, no to nie miałby takiej możliwości i musiałby zrobić to samemu, albo jeszcze walczyć z frameworkiem. Tak, to znaczy skłaniałbym się bardziej ku stwierdzeniu, że DDD jest bytem takim technologicznie agnostycznym. To znaczy, że DDD można zastosować na wiele różnych sposobów. Tak, można podejść do tego problemu różnorako. I w dużej mierze DDD jest realizowane, z tego co obserwowałem, jest też rozpopularyzowane bardzo w środowisku, w których aplikacje buduje się obiektowo. Takich typowych aplikacji. To jest tam najbardziej popularny sposób implementacji tej metodologii. Mm-hmm. Tak? I największy problem w tym wszystkim miałem taki, w jaki sposób DDD można odzwierciedlić w przypadku budowania aplikacji zorientowanych funkcyjnie i reaktywnie. To znaczy, jaki jest ten klucz, jakie są te składniki potrzebne, wymagane do zbudowania takich aplikacji? Czego na przykład, co powinien oferować framework, żeby można było zbudować taką aplikację DDD oriented? Mhm. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że w zasadzie nic, w sensie, że framework nie powinien oferować nic, a te wszystkie abstrakcje, które są wokół tego, powinny zostać dobudowane przez deweloperów. To znaczy, nie ma dobrej recepty, nie ma dobrej ścieżki na zbudowanie aplikacji DDD. To znaczy, można to zrobić gorzej bądź lepiej, ale nie ma dedykowanej ścieżki, więc gdybym coś założył, to prawdopodobnie druga osoba by mi powiedziała, że no to można to zrobić inaczej, albo inaczej. Według książki to jest realizowane inaczej, więc doszliśmy do wniosku w projekcie, że nie będzie nic, ale my sami będziemy te elementy dobudowywać i w dużej mierze, gdybym miał tak jeszcze spojrzeć perspektywicznie na to, co zbudowaliśmy, no to to, że zdecydowaliśmy się na wykorzystanie DDD w tym projekcie i przy okazji tego frameworka, było jakby dobrą decyzją, bo ten koncept idealnie łączy się z filozofią i z typem aplikacji, które my realizowaliśmy. Raz, że ona była zorientowana mocno eventowo, lekko powiązana, wprowadziliśmy pattern CQRS. Do tego też ta aplikacja, bądź co bądź, bo to była aplikacja B2B2C, która była mocno zorientowana na procesach biznesowych, sprzedaży, warunkach, procesowaniu danego flow biznesowego, bo czego to mocno otwierało u nas pole do tego, żeby w ogóle zastosować te DDD i też mocno bardzo nam ułatwiło jakby wdrażanie, rozwijanie tego programowania, bo w pewnym momencie
nasz topic owner przychodzi z propozycją, no to musimy dodać taki jeden feature. No okej, spoko. Parę godzin roboty, idealnie to się wpasowuje, nie ma większego problemu, nie musimy rozwalać naszej aplikacji w połowę, no bo dodanie takiego jednego bloczka jest dla nas bardzo proste. No to jest, też to zauważyłem, że tak jak mówiłem, że fajnie się to wpasowuje, dlatego że tak jak mówisz, logika u nas jest tak skomplikowana, że czasami po prostu zachodzimy w głowę i rozpisujemy to na kilkanaście przypadków różnych jakichś brzegowych i użycia, żeby mieć pokrytą pewną logikę. No i potem okazuje się, że jak to już jest gotowe, to trzeba dodać jeszcze jakiś efekt, który tam się dzieje w środku, że na przykład nie wiem, mamy jakieś tworzenie ofert, coś tam się dzieje i nagle przychodzi wymaganie, które mówi, że no dobra, ale jak to będzie, ta oferta będzie sobie wisieć tutaj 30 dni, to z pozostałymi dwoma ma stać się coś, ale nie z tą, dlatego że ta jest taka. Nie? No i w takiej tradycyjnej aplikacji CRUD myślę, że to trzeba byłoby grubo mieszać, a u nas nie wiem, sprowadza się chyba to często do po prostu nowej komendy czy zdarzenia i handlera i testów i funkcjonalność jest gotowa tak naprawdę. Dokładnie tak. Czyli doszliśmy do wniosku, że nie warto próbować jakby wymuszać tej specyfiki DDD przez framework, dlatego że może później dochodzić do takich sytuacji, że dajmy na to, ja mam takie wyobrażenie, że chcielibyśmy wspierać tworzenie domenowych agregatów. Nie? No i definiujemy sobie jakiś interfejs czy klasę, dajmy na to, korzeń agregatu. No i mówimy, że ten korzeń agregatu ma metodę do emitowania zdarzeń z tego agregatu. No i na przykład pojawia się taki problem, że ktoś nie chce w swojej aplikacji opartej o domain driven design stosować jakiegoś sterowania zdarzeniami, tylko chciałby, żeby agregat po wykonaniu swojej metody zwrócił to zdarzenie po prostu, nie jako return. No i co? I on musi sobie napisać swoją klasę do agregatu. Nie? Tak samo repozytorium. Też mi się wydaje, że gdybyśmy chcieli wymusić jakiś sposób tworzenia repozytoriów, no to musielibyśmy zdefiniować, jakie interfejsy one przyjmują, jakie interfejsy wychodzą, że to na przykład, nie wiem, ktoś chciałby, żeby repozytoria były strumieniowe, żeby zwracały nam obiekty obserwowalne, a ktoś mówi, że nie, że on chciałby, żeby to były na przykład promisy. No i tutaj oczywiście da się jakby przejść bez problemu jakimś tam adapterem z jednego na drugie, no ale to jest takie wymuszanie i znowu tutaj walczymy z frameworkiem. No w głównej mierze istotne właśnie jest to, żeby framework wytyczał tory. On wytyczał tory, ale nie mówi ci dokładnie, jak masz zrealizować coś, bo ty to możesz zrealizować na x różnych sposobów, w zależności od tego, jaki ten deweloper jest, co on lubi. Ale istotne jest to, żeby te tory były spójne. Jak te tory są spójne, no to reszta później przychodzi gładko. Czyli tak wracamy jakby do tego wątku wcześniejszego, że jeśli na przykład przechodzimy między różnymi częściami aplikacji, między różnymi na przykład warstwami transportowymi, żeby to było spójne dla dewelopera, żeby te tory były jednolite. Mhm. Żeby nagle nie przechodziliśmy z torów szynowych na nagle drogę brukowaną, prawda? Musimy zaadaptować kółka do tego, powiedzmy. Tak. No, czyli tak pokrótce, framework ma być narzędziem, które wspiera naszą pracę, a nie mówi nam, jak mamy robić i ewentualnie jeszcze nam w niej przeszkadza. Tak, jeszcze ogranicza. No, ogranicza, dokładnie. Dobrze. Dziękuję za tą rozmowę. Bardzo, bardzo przyjemnie się rozmawiało. Ja zawsze uwielbiam takie tematy, dlatego dobrze wspominam te dziesiątki, może nawet setki godzin, które poświęciliśmy na rozmyślanie właśnie o takich tematach. Ja w sumie wystrzelałem się trochę z pytań. nie wiem, czy chciałbyś mnie o coś zapytać jeszcze? Właśnie, gdybyś miał polecić ten framework innej osobie, innemu deweloperowi, to jak byś go polecił? Ja bym go polecił. Już wiemy, jak ja bym go polecił innym. Mm-hmm. Ja bym powiedział, że jeżeli... Też mam takie spostrzeżenie, że jeżeli jesteś deweloperem, który wchodzi w
w świat programowania reaktywnego, to chyba bym ci polecił Marble jako starting point, dlatego że gdyby to miało być na przykład na froncie za pomocą jakiegoś Redux Observables, no to tam dochodzi wiele rzeczy, wiesz, Redux, ogarnięcie tego Reduxa i tak dalej, ale jeżeli ty chcesz jakby zrozumieć to procesowanie jakby w czasie strumieniowe, to wydaje mi się, że Marble może być fajnym takim playgroundem do tego, żeby się w tym pobawić. No i na pewno zarekomendowałbym to Marble'a osobom, które piszą na przykład aplikację backendową, serwerową i już w tym momencie wiedzą, że to będzie aplikacja sterowana zdarzeniami. Chyba wybrałbym w takim, w sensie moją rekomendacją wtedy byłby chyba Marble, a nie coś innego, bo wydaje mi się, że fakt, że możesz, tak jak już wcześniej mówiłem, napisać tak naprawdę, nie wiem, 20 linijek kodu i masz gotową jakby taką pętlę z szyną wiadomości i na przykład do tego dołączoną jakąś kolejką, tak out of the box i to już działa, to jest taki super rozwiązanie na zasadzie robię initial commit w repozytorii, który jakoś już działa. Nie? Wydaje mi się, że gdybyś chciał zrobić proof of concept takiej aplikacji opartej o zdarzenia, to jest dobry starting point. I uważam też, że jeżeli piszesz, no, tak ciężko jest jakby powiedzieć, że zaczynasz od pisania aplikacji Enterprise, bo tak się mało kiedy robi, no ale jeżeli jesteś już w takiej sytuacji, że masz projekt, w którym na starcie jest zaplanowane kilka albo kilkanaście mikroserwisów i wiesz, że to będzie ogromna platforma, to chyba też bym polecił Marble'a, dlatego że no właśnie daje tą swobodę, że jeżeli masz duży, customowy system do napisania, to możesz fajnie to sobie skomponować pod siebie za pomocą Marble'a i chyba nie użyłbym innego frameworka przez to, że jest zopiniowany prawdopodobnie. Jeszcze jedno pytanie narodziło mi się w trakcie dyskusji. Gdybyś miał wskazać jedną brakującą rzecz, którą chciałbyś widzieć w przyszłości w tym frameworku, to co to by było? Co to by było? To jest rzecz, która wydaje mi się, że byłaby spoko. I też nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe do zrobienia. Na pewno jest bardzo ciężkie. Chciałbym, żeby Marble przechowywał jakoś informacje, no takie metadane TypeScriptowe o tym, na jakich encjach pracuje. I może dzięki temu można byłoby mieć jakieś łatwiejsze, automatyczne generowanie dokumentacji swaggerowej, no, żeby ta informacja o tej encji, o tym modelu została przechowywana. I to też byłoby fajne w sytuacjach, w których mamy do wygenerowania jakąś dodatkową schemę, albo chcemy w przypadku jakiegoś wyjątku rzucić informację, że to jest taka encja, która, nie wiem, coś tam zawiera. Myślę, że to mogłoby być fajne. No ale to jest mega, mega ciężkie, bo już w sumie dyskutowaliśmy o tym kiedyś, że nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe do zrobienia. Jasne, gdzieś sobie to zanotuję na pewno. No. Dobrze, to w takim razie chyba czas wracać do pracy, nie? A w ogóle co planujesz dzisiaj po robocie? Cóż, dzisiaj będę chyba kontynuować przesadzanie mojej palmy, którą zapoczątkowałem wczoraj. Jeszcze została mi jedna do przesadzenia. Także dzisiaj się będę chyba na tym skupiać po godzinach. No, miejmy nadzieję, że będzie cała i zdrowa i że ją odratujesz. A z kolei ja, może w końcu uda mi się umyć samochód, bo jak przyjechałem do Gliwistu z Warszawy, to wczoraj chciałem umyć samochód. Pojechałem sobie na myjnię, terminal na myjni nie działał, więc poszedłem do bankomatu, który był niesprawny. Poszedłem do drugiego, ale jak wróciłem na myjnię i poszedłem do rozmieniarki, to okazuje się, że nie ma monet, więc po prostu wróciłem do domu i stwierdziłem, że nie wiem, spróbuję dzisiaj. Może będą monety. Dobrze, dzięki. W takim razie wracamy do pracy. Dzięki bardzo. No, trzymaj się. Rozmawiał.